We wtorek odbył się kolejny już łączący pokolenia integracyjny bieg uliczny. To jedna z tych imprez organizowanych przez DPS Kalinę, na którą z radością czekają wszyscy jej uczestnicy. Biegają seniorzy, niepełnosprawni, uczniowie suwalskich podstawówek. Biegają już tak długo, że dobiegli do jubileuszowej 15. edycji integracyjnego biegu ulicznego. Nawet się nie spodziewaliśmy, że przez tyle lat ta impreza nie tylko się utrzyma, ale będzie się rozwijać. Po kilkaset osób jest regularnie co roku. I cieszę się, że ten jubileuszowy nie odbywał się w strugach deszczu. O to się bardzo obawialiśmy. No jeszcze tutaj jest troszkę groźnie, ale takie orzeźwiające kropelki to myślę, że nie zaszkodzą. W ostatni wtorek w Kalinowych Ogrodach gościło około 300 zawodników. Domy pomocy społecznej oraz warsztaty terapii zajęciowych z Kowna i Prienaj na Litwie, z Kowal Oleckich, Łomży, Białego Stoku, no i oczywiście z Sejn, z których pochodzi pani dyrektor, oraz z Suwałk. Tradycyjnie tu nie ma niespodzianek, mamy wypróbowanych przyjaciół i nie rozszerzamy, wystarcza nam. Integracyjny bieg uliczny, którego celem wcale nie jest poprawa krążenia czy wydolności organizmu, trudno byłoby zaliczyć do udanych, gdyby wśród zawodników zabrakło... Szkoły, dwie szkoły i gromada dzieci. A chcę powiedzieć, korzystając z uprzejmości telewizji, że to nie jest bieg dla biegu, nie jest bieg dla medali, to nie jest bieg dla dyplomów. To są gadżety takie przyjemne i miłe. Ten bieg ma swoją ideę, swoją misję, swój cel. Misją, celem, ideą tego biegu jest zamanifestowanie międzypokoleniowej przyjaźni, tolerancji, zrozumienia, podziwu i wszystkich pozytywnych emocji, jakie towarzyszą ludziom, a wspólnym mianownikiem jest więź, integracja, spójność, zrozumienie, że człowiek stary i dziecko to są dwie takie same istoty, czujące, myślące, przeżywające. I myślę, że dzieciaki uczymy szacunku do osób starszych i zrozumienia tego, czym jest życie i nie skreślania osób w jakiś sposób poszkodowanych czy schorowanych, a seniorzy mają ten promyk radości, tego ciepła i to tak funkcjonuje. I to się sprawdza i mam nadzieję, że dotrwamy do 20. O tym, ile radości i frajdy mają z tego wydarzenia podopieczni Kaliny, czyli gospodarze, mówią oni sami. Niektórzy z nich do mety dotarli bez najmniejszej choćby zadyszki i z uśmiechem na twarzy. Bez problemu, tylko że mój wózek bardzo powolny, ja szybko nie mogę jechać, bardzo powolny wózeczek. Ale to ja myślę, że to nie chodzi o miejsce, które tylko by brać udział. Ja w tym roku, to już drugi raz ja biorę udział w tym roku. Drugi raz i jestem bardzo zadowolona, no bo ja tu już mieszkam sporo lat, ale nie mogłam, chorowałam, a to w tym roku drugi raz już biorę udział i bardzo się cieszę, jestem zadowolona, naprawdę, bardzo. Przygotowania jakieś były? Nie, bo wózeczkiem takim jeżdżę sobie po chodniczku, po zakupy. Nie, żadnych przygotowań nie było. Nie. To jest rozrywka, duża rozrywka, a bardzo cieszymy się z dzieciaków. Takie spotkanie z dziećmi nam, to jest frajda naprawdę. Tak na co dzień my starsi ludzie, chorzy, na co dzień jesteśmy, mieszkamy, ale tak dzieci to taka pociecha, radość nam tak spotkać się tutaj. Owszem, inne domy przyjeżdżają. My już się znamy wprawdzie z widzenia z tymi domami, bo co roku się spotykamy. Dzieci zdają się bardziej wyczerpane biegami niż seniorzy. Przynajmniej tak jest w przypadku uczniów szkoły podstawowej numer 7, która z DPS-em jest od samego początku. Bo lubię biegi. Bardzo się zmęczyłam, jak dobiegłam do mety i no było bardzo fajnie, podobało mi się. Zmęczyłem się bardzo. Jak ci się tu podoba? Co ci się tu podoba najbardziej? Wysiłek. Mi najbardziej się podobał bieg, ten taki integracyjny, dlatego że mogliśmy razem ze starszymi biegać i no i po prostu było fajnie. A jak tobie poszedł bieg? Dobrze, byłam 7. No, dla mnie nie ma ani wygranych, ani przegranych. Każdy jest, a nie ma przegranych, a każdy jest wygrany. Było bardzo fajnie, no i zabawa była fajnie. Dobrze biegaliśmy. Ten bieg był bardzo wspaniały i myślę, że wiele dzieci jest szczęśliwych i wygrały. Kilka osób kibicowało. Ja też również, że też
przebiegłam i że kibicowałam innym osobom i ten wyścig był po prostu dobrą zabawą. Ja jestem bardzo ucieszona, że moja koleżanka była pierwsza ze wszystkich dziewczyn i moja koleżanka też jest bardzo ucieszona, że wygrała. I tak nie mogę się doczekać, jak przyjdę do niej i jej progratuluję. Po prostu świetnie. Bieg uliczny, jak widać, ma gromadzić i gromadzi ludzi, którzy potrafią się bawić i znaleźć w tej zabawie doniosły cel. Finansowany jest przez stowarzyszenie działające przy Domu Pomocy Społecznej Kalina. O bezpieczeństwo dba policja i dbają, prawda, i pogotowie opiekuńcze. A o to, żeby ludzie wiedzieli, co my robimy, dbacie wy, media. I za to wam serdecznie wszystkim dziękuję. Dla Krystyny Jaśkiewicz, jako odchodzącego już na emeryturę dyrektora, 15. integracyjny bieg uliczny ma być ostatnim. Na tym jednak nie koniec. Pani dyrektor obiecuje, że nie będzie to ostatnia impreza, którą zamierza wspierać swoim sercem, ciepłym słowem i ogromnym doświadczeniem. Nie od dzisiaj wiadomo, że pani Krystyna żyje Kaliną i jej podopiecznymi, a praca tutaj to jej pasja i misja, którą wykonuje naprawdę wyjątkowo. Ci, którzy odwiedzili placówkę choć raz, doskonale wiedzą, że pani dyrektor po prostu kocha to miejsce, ludzi i aż kwitnie, gdy na twarzach podopiecznych, nierzadko cierpiących, ciężko doświadczonych, widzi prawdziwy, szczery uśmiech. Nie mam zamiaru rezygnować ze współpracy tu z tym domem, to już mówię, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Kalina i nie mam zamiaru zostawić tego stowarzyszenia, po prostu to jest moje oczko w głowie i będziemy na pewno dalej w naszej społeczności suwalskiej, z którą jestem związana od 40 lat, funkcjonować i dam o sobie znać.